Basia, przed nami mecz z Legionowią. To jest twój były zespół. Czy w związku z tym jakieś dodatkowe emocje przed tym spotkaniem u ciebie? Na pewno cieszę się bardzo, że zobaczę znowu dziewczyny. No i jestem pełna optymizmu przed tym spotkaniem. Legionowia to przedostatni zespół naszej ligi, natomiast w ostatniej kolejce sprawiły dziewczyny z Legionowa bardzo taką dużą niespodziankę, wygrywając z Budowlanymi Łódź, więc tego zespołu na pewno lekceważyć nie można. No to już nie pierwsza niespodzianka, którą sprawiła Legionowia, także myślę, że nie można ich lekceważyć, to na pewno. Jest to zespół bardzo waleczny, jak widać zresztą. Pokonały bardzo ciężkiego rywala, no i myślę, że nie będzie łatwo. Gdybyś miała wskazać taką jedną cechę tej drużyny, która jest właśnie, cechę tej drużyny, taką największą, która może sprawić nam najwięcej problemów, to jaka by to była? Myślę, że waleczność i młodość to są takie podstawowe rzeczy w tej drużynie. No, naprawdę jest to drużyna bardzo waleczna, która potrafi wyciągnąć wynik, także myślę, że będzie ciekawie. Warto zaprosić więc kibiców na to spotkanie. Gramy w piątek o 18. Fajnie by było, gdyby wsparcie z trybuny było mocne, bo tak jak mówisz, ten mecz wcale nie musi wyglądać dość jednostronnie. No oczywiście, no zapraszamy wszystkich kibiców, jak najwięcej, żeby nas było, żebyśmy zmietli Legionowie z podłogi. No i co mogę powiedzieć? No, będzie fajnie.